Serdecznie witamy i dziękujemy za przybycie na koncert połączony z akcją charytatywną pod tytułem Co ma miłość do kochania? Jak widzicie, prezenterami na dzisiejszym koncercie będziemy my, czyli ja, Filip, no i ja. A wykonawcami będą, w sumie też będziemy, będą jedni z nas, czyli ludzie w naszym wieku, młodzi. Chcieliśmy udowodnić, że mamy wrażliwe serca i jeśli możemy pomóc, to po prostu pomożemy. Ale potrzebujemy dzisiaj też waszej pomocy, ludzi dorosłych. Ja tego nie rozumiem do końca, naprawdę, ale tata mówi, że to zawsze działa, więc sprawdzę i zapytam. Towarzysze, pomożecie? Jeszcze raz spróbujmy, bo tak. Towarzysze, pomożecie? Dziękuję bardzo. W ubiegłym roku pomogliście państwo zebrać brakujące pieniądze na asystor kaszlu dla Dominika. W tym roku potrzebuje pomocy maleńka Marcelinka. Ale najlepiej opowie o tym mama dzisiejszej bohaterki, pani Małgorzata, którą serdecznie do nas zapraszamy. Pani Małgosiu, ile lat ma Marcelinka, co się stało i jak my możemy pomóc? Marcelinka ma 10 miesięcy. O chorobie Marcelinki dowiedziałam się w 18 tygodniu ciąży. Był to dla mnie straszny szok, ale szybko zaczęłam szukać pomocy. Wyczytałam w internecie, że takimi przypadkami zajmuje się dr Paley z USA. W 2018 roku w Warszawie powstał jego Europejski Instytut. I na konsultacji z doktorem Paley we wrześniu w tamtym roku dowiedziałam się, że wada mojej córeczki to hemimelia piszczelowa. Taka wada zdarza się raz na milion urodzeń. Doktor Paley zagwarantował, że moja córeczka będzie chodzić, a nawet biegać, ale musi przejść pierwszą z wielu operacji, może przejść już w tym roku w kwietniu. Ta operacja to koszt ponad 250 tysięcy złotych. Chciałabym bardzo wam wszystkim podziękować, że tutaj jesteście, że nas wspieracie. Dzięki takim ludziom jak wy to wszystko jest możliwe i moja córeczka będzie mogła chodzić. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Znacie już państwo cel licytacji, które odbędą się w trakcie koncertu. Podpowiadamy też, że ci, którzy nie będą brać w niej udziału, mogą wspomóc akcję datkami do puszek. Puszki przy wyjściu z budynku będą trzymać wolontariusze. Akcję można też dobrowolnie wesprzeć, wrzucając pieniądze do puszek, które znajdą się też w kawiarence. Po koncercie, kiedy będzie można zjeść ciasto, kawiarenka znajduje się tuż obok, nie trzeba wychodzić z budynku. Dobra, to po tych wstępnych informacjach chodź na nasze stanowiska, sobie usiądziemy komentatorskie, coś pokminimy tu. Ej Filip, nie wiem czy to prawda, ale słyszałem, że rozwój muzyki ludowej w Polsce bardzo się opóźniał. Żeby go przyspieszyć, pewien jej fan jeździł po wsiach i pozrzucał w krzaki skrzypki. Ktoś zawsze je tam wziął, zaczął grać. I tak nastąpił jej rozkwit, który trwa do dzisiaj. No nie wiem. Ale wiem, że za chwilę wystąpi najmłodsza uczestniczka dzisiejszego koncertu. Jest nią Maja Roguszka, pochodząca z Kętrzyna. Swoją pasję rozwija w studiu wokalnym Sukces. Zaśpiewa piosenkę folkową pod tytułem Lipka. Dodajmy jej odwagi brawami. Zapraszamy.
Nieszczęśliwej miłości, ale pełnej szacunku i troski zaśpiewa Natalia Heichel. Natalia ma 13 lat, przyjechała do nas z Biskupca, na co dzień śpiewa w studiu wokalnym Sukces i jest wielokrotną laureatką festiwali piosenki. Przed wami Natalia Heichel w piosence Billie Eilish I Don't Wanna Be You Anymore. Made every mistake, only knew.
Kiedy Ania Karwan występowała na scenie The Voice of Poland, wokalistka, która za chwilę wystąpi, miała tylko 9 lat. Teraz ma 12 i w zależności od okoliczności może być wulkanem pełnym energii albo motylem wrażliwym na każdy podmuch wiatru. Przyjechała ze Szczytna, gdzie chodzi do Państwowej Szkoły Muzycznej w klasie skrzypiec i uczy się sztuki wokalnej. Gabrysia Majewska w utworze Ani Karwan. Słucham Cię w radiu co tydzień. Następny wykonawca udowodni, że w jego kryłach płynie prawdziwa afroamerykańska krew i że muzyka funky żyje. Mimo, że ma zaledwie 12 lat, to występował na wielu scenach festiwali w Polsce. Z Biskupca przyjechał do nas Filip Orłowski, który zaśpiewa piosenkę Kasi Klich, to nie przesada. Przesada, że mi pomaga dobry funkowy bit. Poleczy ciało i duszę całą, od razu lepiej mi. To nie przesada, że mi pomaga dobry funkowy bit.
Nie ma człowieku lepszego leku, spróbuj go, radzę ci. Kiedy ci źle i pewności znów brak, to nie łam się, ale rób tak jak ja. Na stres, jak wiesz, dobrą receptę mam. Włącz tylko play i przekonaj się sam. Ten beat, ten rytm na nogi stawia w mig. Ja wiem, ty wiesz, niech inni wiedzą też, że A i B i C i D i E, te wszystkie witaminy nie funkują bez przyczyny. To nie przesada, że mi pomaga dobry funkowy beat. Wolę czy ciało i duszę całą, od razu lepiej mi. To nie przesada, że mi pomaga dobry funkowy beat. Nie ma człowieku lepszego leku, spróbuj go, radzę ci. To nie przesada, że mi pomaga dobry funkowy beat. Wolę czy ciało i duszę całą, od razu lepiej mi. To nie przesada, że mi pomaga dobry funkowy beat. Nie ma człowieku lepszego leku, spróbuj go, radzę ci. Gdy tobie źle, duszy bratniej znów brak, włącz tylko play, a przekonasz się sam, że najlepszy lek na kłopoty to funk. W praktyce się sprawdza teoria ta. Ten beat, ten rytm na nogi stawia w mig. Ja wiem, ty wiesz, niech inni wiedzą też, że A i B i C i D i E, te wszystkie witaminy nie funkują bez przyczyny. To nie przesada, że mi pomaga dobry funkowy beat. Wolę czy ciało i duszę całą, od razu lepiej mi. To nie przesada, że mi pomaga dobry funkowy beat. Nie ma człowieku lepszego leku, spróbuj go, radzę ci. To nie przesada, że mi pomaga dobry funkowy beat. Wolę czy ciało i duszę całą, od razu lepiej mi. To nie przesada, że mi pomaga dobry funkowy beat. Nie ma człowieku lepszego leku, spróbuj go, radzę ci. To nie przesada, że mi pomaga dobry funkowy beat. Wolę czy ciało i duszę całą, od razu lepiej mi. To nie przesada, że mi pomaga dobry funkowy beat. Nie ma człowieku lepszego leku, spróbuj go, radzę ci. Nie ma człowieku lepszego leku, oh yeah. Nie ma człowieku lepszego leku, spróbuj. Nie ma człowieku lepszego leku, oh yeah. Nie ma człowieku lepszego leku, spróbuj go, radzę ci. Teraz krótka przerwa. Zapraszamy na licytację. Czy i wy się wzruszyliście? Czy i wy się rozruszaliście? No, ja również poruszyli w mojej duszy tą nutkę wrażliwości. No i oczywiście funkowości. Słuchajcie, no jeżeli poczuliście to w sercu, co ja, było fajnie, miło, to mówi tak ważna księga, że od serca niedaleko do skarbu. Także, kochani, czas chyba potrząsnąć pod portfelami troszeczkę i nagrodzić tych artystów, którzy tu występowali poprzez datki. Słuchajcie, są fajne rzeczy do wylicytowania. Jest to, co lubicie, restauracje różnego typu, wiele nowych, które w Mrągowie jeszcze może nie znacie, może nie wiecie.
No dużo fajnych rzeczy. Może zacznijmy od konkretów, słuchajcie. Na rozgrzewkę mam tutaj dla was voucher sushi Papu. To jest voucher dla dwojga w nowo otwartym lokalu w Mrągowie. Kto się nie boi dalekiej Azji, klimatów dalekowschodnich w dobie koronawirusa, to może tutaj spróbować swoich sił. Zapewniamy, są certyfikowane potrawy, nic nam nie grozi. Kto da 25 zł, słuchajcie, jest ktoś głodny na sali, widzę, dziękuję, czy 35 zobaczę, może 40, jest 40, jest 50, czy jest 50, potwierdza, 55, dobrze, okej. 60 ktoś da, ten voucher jest wart 50, ale słuchajcie, poczucie, że robimy coś w dobrej sprawie jest dużo więcej warte, tak, niż ten voucher. 55 widziałem ostatnio, 60, okej, 70, ktoś da 70, czy 70, 80, tak, 80, okej, 90, ktoś da 90, czy 90, 100, 100, okej, sushi, podchodzi, dobra, 100 po raz pierwszy, 100 po raz drugi, 110, okej, 120, 120, 130, 100, 140, okej, 150, 160, 160 jest, 160 po raz drugi, po raz 170, 170 po raz drugi, po raz trzeci sprzedano głodnemu panu. Dziękujemy. 170. Służby porządkowe, proszę zapamiętać tego pana, żeby się nie wymknął. To słuchajcie, od razu lecimy dalej. Małgosia Cafe, coś słodkiego z kawiarni naszej mrągowskiej. Voucher, słuchajcie, do wykorzystania aż do wyczerpania limitu. Coś ciekawego, bo to nie jest jednorazowy wydatek. Można pójść na lody, można pójść na gofry, można zaprosić znajomych i nie wyczerpuje się ta kasa. Można wielokrotnie korzystać, słuchajcie, coś fajnego. Lokalna kawiarnia zaprasza. Voucher w wywoławczej cenie 50 zł. Jest, 60? Ktoś da 60? 60 widzę, 70? Jest 70, ok, 80? 80, okej, okay. Poprosiłbym troszkę więcej światła, bo ucieka kasa. 90, jest 90, okej, okay. stuwa, jest stuwa, 110, 110, 120, widzę tam pana, tak nieśmiało, okej, okay, dobra, 120, 130, jest 130, 140, 150, 150, niewyczerpalny voucher, no może nie do końca, ale jednak, 150 po raz drugi, 160, 160, 170, ktoś da? 160 po raz drugi, 170, okej, widzimy, 170 po raz pierwszy, po 180, 190, 200, okej, 200, 210, 210 po raz drugi, 220, okej, 220 po raz, 230, panowie się uparli, 240, okej, to jest szczytny cel. 240 po raz drugi, tutaj panu w trzecim rzędzie, 240 po raz trzeci, sprzedano, przykro mi kolego, spóźniłeś się. Teraz coś dla ludzi z artystyczną duszą. A nie, przepraszam, na początek się zrelaksujemy. Pani Emilia Krysiak prowadzi Rewital Centrum Masażu Mrągowo i zaprasza na dowolny masaż 60-minutowy. W cenie wywoławczej 50 zł. Czy ktoś chciałby się pomasować? Jest 50, jest 60, jest 70, 80, 90, 100, 110, 100 już była po raz drugi, 110, 120, 130, 140, widzę panią. 150, ktoś da? 150 pan daje, 160. 160, 170, 170 po raz drugi, 170 po raz trzeci, tak, pan z bródką na końcu, 170, chce się masować, no okej, okay, super. To teraz czas na artystów, mamy tutaj ręcznie namalowany na płótnie obraz autorstwa Magdaleny Lewkowicz, Nadzieja. Tak, ten niebieski. Słuchajcie, ta pani to jest już znana artystka. Ona w zeszłym roku wystawiała swoje dzieła na naszej aukcji. Osiągnęły niebotyczne kwoty, także
zdobią gabinę tutaj wielkich szych mrągowskich. Słuchajcie, kto się zapisać chce do tego grona, to zapraszam. Cena wywoławcza 50 zł zaledwie. Startujemy nisko, ale dojdziemy wysoko. 50, 60, jest 60, 70, 80, 90, 100, dobrze, ok. 110, dziękuję. Ktoś w gabinecie, 120 by chciał zobaczyć ten obraz. 130, ok. 150, 200, ok. A sztuka ma wzięcie. 200 po raz drugi, 210, 220. 230, 230 po 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, mama motora 350, 360, 370, 380, 390, 400, sztuka ma wzięcie, 410, 410 po raz pierwszy, po 420, 420 po raz drugi, 420 po raz trzeci. O ile się nie mylę, to już będzie drugi do kolekcji. Gratuluję. A teraz coś dla fanów sportu. Krzysztof Hołowczyc, nasz znany rajdowiec, postarał się o drobny prezent i można wylicytować koszulkę z jego własnoręcznym autografem. Sponsor Breg świadczy o prawdziwości tego gadżetu, tutaj widoczny na tej koszulce, znacie go z telewizji. Także kto lubi rajdy, kto chciałby mieć taką koszulkę na własność, zaczynamy od 60 zł. 60, 70 zobaczę, 70, 70 widzę. 80, jest 80, 90, jest 90, stuwa, ok, jest stuwa, 100 po raz drugi i 110, 120, 120 po raz drugi i 120 po raz trzeci, pan na końcu. Jest też książka naszej lokalnej pisarki Katarzyny Enerlich z własnoręcznym autografem Kiedyś przy błękitnym księżycu. Cena wywoławcza 20 zł. Kto chciałby zapoznać się z tym dziełem, poproszę o podniesienie ręki. 20 zł. Widzę pana 20, może 30. Ktoś jest gotowy dać? Jest 30, autorka, czytelniczka. 30 po raz drugi i 40, 50. Jest 50 po raz drugi. 60, 70, 80, ok, widzę. 90 ktoś da? 90, jest pan, jest pani, stuwa. Stuwa po raz drugi i 110. 120 ktoś da, czy nie? Czy 110 to już nasza ostateczna cena? 120, ok. 120, 130, 130 po raz drugi, 130 po raz trzeci za wytrwałość. Gratuluję panu. Zwrócono mi uwagę, że pominąłem ciekawostkę. Słuchajcie, to lubicie najbardziej, voucher na kolację we Młynie. Znana restauracja, lubiana. Myślę, że nie zawiedziecie mnie tym razem, tak jak i poprzednio. Cena wywoławcza zaledwie 50 zł za fajną kolację. Jest 50, 60, jest 60, 70, 80, 90, 100, 110 jest, widzę pana, 120, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 180 po raz drugi, 190, 200, 200 po raz drugi, 210, 220, no ładnie, 230, no nie poddaje się pan, 230 po raz drugi, 240, 250. 250 po raz pierwszy, drugi i trzeci sprzedano. Co teraz powinienem? Zabieg pielęgnacyjny twarzy pod numerem 8 mamy. Myślę coś dla pań, może i dla panów. Cena wywoławcza 75 zł. Pani Paulina Wądołowska z kosmetologii zaprasza.
Ktoś chciałby zadbać o twarz? Jest 75, 80, 90, stuwa, 110, 120, 130, 140, 150, 160, widzę panią, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 230 po raz drugi, 230 po raz trzeci. Ale pan ma brodę, jak pan tam będzie sobie radził? No dobra, damy radę. A teraz coś dla posiadaczy samochodów. Można sobie geometrię ustawić. Nasz partner również z zeszłego roku, Autotechnika Bagienice, zaprasza na geometrię kół za 25 zł. Ktoś chciałby? 25 jest, 30 może ktoś da za taką usługę. Jest 30, jest 40, 40, 50, 60 Mariusz, jeśli chcesz. Ok, 60. 60 po raz drugi, 70, 80, ok, 80 po raz drugi, 80 po raz trzeci, sprzedano dla pana w okularach, 80, Mariusza. Teraz jest szansa sfotografować się, jest sesja fotograficzna, wielokrotnie wyróżniana autorka Emilia Niedziałkowska, fotografii. Przez grono fotografów z Art Photography Magazine została wyróżniona. Zatrzymaj ulotne chwile na fotografiach wykonanych przez doświadczoną fotografkę z pasją. Tak mi tu przygotowano taką zapowiedź fajną. Zachęcam was, 125 zł to cena wywoławcza. Jest 125 zł, 130 może ktoś da. Jest 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210. 210, 220, 230, 240, 250, 260, 260 po raz drugi, 260 po raz trzeci. Sesja fotograficzna. A teraz gratka niesamowita. Kurczę, żeby nie to, że licytuję, sam bym kupił. Lot zapoznawczy na terenie Mrągowa i okolic, 10 minut dla jednej osoby. Wiecie, że ja nie wiedziałem, że to jest taka firma u nas. Oni szkolą w ogóle ludzi, można sobie zdobyć uprawnienia. To jest coś niesamowitego. Można polatać z nimi samolotami, okolice obejrzeć. Zachęcam, naprawdę zachęcam z całego serca. Zaledwie 80 cena wywoławcza. Wznieść się ponad tą rzeczywistość, wylądować w chmurach. 80 zł, kto da? O, widzę chętnych, to zaczniemy 120 w takim razie. 120, jest 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200. 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 300. 300, proszę pana, może 400, nie? 400, dobrze, 400, chce pan polatać, proszę bardzo, 400 po raz drugi, 400 pola, 410, 420, 430, 420, 430, 500, 500, przepraszam, nie zauważyłem, 500, 500 po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci sprzedano lotnikowi z ostatniego rzędu. A teraz coś dla fascynatów sztuki, rękodzieła. Anioł z drewna od pracowni artystycznej Ludaki, DG. Co? Coś nie tak? Ktoś krzyczał? Tutaj aniołek jest. Aniołek jest dość cenny. Rękodzieło ma wzięcie, jest naprawdę cenny. Aniołek z drewna wartości 450, tu na nas autor poinformował, możemy wylicytować od 250 zł. Czy jest chętny? Jest, 250, 260 ktoś da, 250 po raz drugi, 260, 270, 280, 290, 300, 310. 320, aniołeczka, może komuś z nieba? 320 po raz drugi, 320 po raz trzeci. Aniołek poszedł.
Kto nie zna bawialni 100 kropek, kto ma dzieci, ten wie, można tam dzieciaki zostawić, zorganizować urodziny. Jest voucher dla 10 dzieci wartości 300 zł za 150 zł do wylicytowania. Ktoś planuje urodziny? Jest 150, ok, 160, jest 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230 i 230 po raz drugi, 240, 240 po raz drugi, 240 po raz trzeci. Sprzedano mojej szanownej małżonce zresztą. Dobrze, to mamy jeszcze tort urodzinowy do kompletu. Jeśli ktoś chciałby skorzystać, jest pracownia cukiernicza, artystyczne torty w zaprzyjaźnionym biskupcu. Jest ta firma Tortowe Love się nazywa i proponuje tort za cenę wywłaszczą 125 zł. Wykonanie takiego tortu według autorki 250 zł. Widziałem świetne torty ze wszelkimi postaciami. Chwalą wszyscy. Zachęcam. Cena wywoławcza 125 zł. 125 zł. Jest chętny? Jest. 130, 140. 100. Proszę nie podnosić ręki, bo może się skończyć. 150 zakupem tortu, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 300, 300 po raz drugi. Radek 300, 300 po raz trzeci. Sprzedano tort dla Radka za 300. Artystyczna ceramika użytkowa, misa ceramiczna. Mogłabyś, Gabrysiu, zaprezentować to dzieło. Cena wywoławcza 70, wartość wyceniona przez autora 150. No na takiej misie to naprawdę można trzymać owoce różnego typu, fajne rzeczy. Świetnie to wygląda z bliska, jeszcze lepiej. Jak ktoś chce, to może się przyjrzeć. Czy ktoś chciałby dać 70 zł? Jest 70, 80, 90, 100, 110, 110, jest pani, 120, 130 tam z tyłu, 140, 140 jest, 150, 140 tu w pani w trzecim rzędzie, 140, 150, nie poddajemy się, dobrze, 150 po raz drugi, 160, 160 po raz drugi, 170, 170 po raz drugi, 170 po raz trzeci, sprzedaną pani blond w włosach. Odwracam kartkę, zbliżamy się już do końca pierwszej sesji licytacji, ale jeszcze kilka przedmiotów mamy do wylicytowania. Teraz można nauczyć się tańczyć. Zachęcam wszystkich, w każdym wieku można się nauczyć tańca w szkole Movement Studio Pro. Teatr ruchu. Zaszczepia w dzieciach i dorosłych miłość do tańca i uwrażliwia na sztukę taneczną. Zaledwie 120 zł, takie uwrażliwienie duszy, słuchajcie, 120 zł. Ktoś da? Kto chciałby potańczyć, nauczyć się czegoś nowego? No jeśli nie, to w internecie będzie można wylicytować jeszcze te vouchery. Jest 120, ok. 130, ktoś da? 130, pan z tyłu. 140, 130 po raz drugi, 130 po raz trzeci. Tanio, tanio, fajnie poszło. Dobrze, więc te torbo plecak z ekoskóry. Czy Gabrysiu mogłabyś zaprezentować, o który chodzi? Proponuje pani Wioleta Rzemieniecka ze studia La Viola. Ten plecaczek, 50 zł cena wywoławcza, no wygląda naprawdę z bliska świetnie. Dobra, jedziemy. Ktoś da 50, jest 60, 70, jest 80, 90, 100, 110, do was też dotrę, 120, 130, 130 po raz drugi, 140, 150, pani w okularach, 160, 170, 180, 180 po raz drugi, 180,
180 po raz trzeci. Sprzedano. No teraz mamy tutaj, słuchajcie, gabinet trychologii i kosmetologii, cokolwiek to znaczy, ale nazwisko znaczne. Paulina Simpson. Zabieg oczyszczania skóry głowy z ekspresową regeneracją. Cena takiego zabiegu to 200 zł. My możemy go wylicytować za 100 zł. No głowa to pewnie też i twarz, domyślam się, także tak, dla niezorientowanych. Regeneracja, oczyszczanie i tak dalej. Dziękuję. Jest 100 zł, 110, 120, 130, 140, 140 po raz drugi, 150, 160, 160 po raz drugi, 170, 180, 190. Pani się tylko drapie, rozumiem, dobrze. 190 po raz drugi, 200, 210. 210 po raz drugi, 210 po raz trzeci. No to wracamy do żołądkowych spraw. No może nie do końca, może coś na ząb. Chili, pizza w pieckach. Słuchajcie, wracacie z Warszawy głodni. Wyobraźcie tą sobie sytuację. Jest 21. Macie chęć coś rzucić na ząb. Możecie zajechać do chili, pizza w pieckach i kupić dwie duże pizze za jedyne 30 zł, voucher wywoławczy. Kto da 30? 30 widzę, 40, 50, 50, 60, 70, 80, 80 po raz drugi, 8, 90, 90 po raz drugi, 90 po raz trzeci. Sprzedano pizzę za 90 zł. Dwie. Cóż, przyszło mi tu opowiadać o voucherze na zabieg BB Glam. BB Glam? Glim? Panie może, które są zorientowane, będą wiedziały, o co chodzi. Jest to wyjątkowa terapia dla twarzy zastosowaniem rozświetlającego serum. No cóż, czas na opalanie, czas na rozjaśnianie. To tak jakoś to się tutaj dzieje. Wyrównanie i nawilżenie skóry za cenę 300 zł. My możemy kupić za 150 taką fajną usługę. 150 jest 160, widzę, że doceniacie. 170, 180, 190, 200, 190 po raz drugi. 200, jest 200. 210, 200 po raz drugi. 210, 220. 220 po raz, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 300, ok, 300, 310, 320, 320 po raz drugi, 320 po raz trzeci. Sprzedano panu. No i ostatnia rzecz już w tym wejściu moim. Słuchajcie, kto chciałby postrzelać z broni palnej lub pneumatycznej lub wiatrówki na strzelnicy, LOK Mrągowo zaprasza. Dwugodzinne szkolenie z broni. Fajna rzecz, korzystałem, polecam. Można się nauczyć szybko wyjmować broń, strzelać do celu celnie. 100 zł wywoławcza cena. Myślę, że poniżej ceny zdecydowanie. 100 jest 110, 110, 120, jest 120, 130, 120, 120 po raz drugi, 130, 130 po raz pierwszy, po raz 140, 150, 140 po raz drugi, 140 po raz trzeci, postrzela pani, super. Dziękuję, to na razie wszystko. Szanowni Państwo, jeszcze tak woli uściślenia. Jeżeli nie zabraliście ze sobą portfelów, to nie ma problemu. Jest możliwość zapłacenia kartą. Także licytujmy śmiało. Co łączy wykonawców jak Roxana Węgiel czy Vicky Gabor? Obie występowały na Eurowizji Junior. I właśnie na eurowizyjną wielką scenę zaprasza nas 11-letnia mrągowianka Julia Klich. Julia zaśpiewa dla nas piosenkę napisaną i skomponowaną na festiwal Eurowizji w 2016 roku. Nie zapomnij.
Każdy gdzieś, każdy z kimś w rytmie marzeń gna. Tyle miejsc, tyle serc niby wokół nas. Pod palcami wzory ikon pokonują strach. Żadna z nas nie zerknie życiu prosto w twarz. Nie zapomnij, jak być blisko, ramię w ramię pod koroną drzew. Nie zapomnij, po co to wszystko, gdy osadzia nas giełk. Czas i nie mamy, nagle gubię się. Twój głos zmienia ton, nie poznajesz mnie. Żałujemy, przepraszamy i martwimy wciąż. Ale serca z dnia na dzień twardnieją niczym brąz. Nie zapomnij, jak być blisko, ramię w ramię pod koroną drzew. Nie zapomnij, po co to wszystko, gdy osadzia nas. Łatwo zerwać się i biec, tak trudno spotkać twoją dłoń. By zmienić prostych rzeczy bieg, ze mną stan, pomóż mi. W każdym z nas jest moc, grajmy ten sam dźwięk, byle razem. Filip, byłeś na filmie Miasto 44? A wiesz co, w telewizji oglądałem, szkoda mi hajsu było. To pewnie niewiele z niego pamiętasz, ale masz szczęście, bo za chwilę piosenkę z tego filmu zaśpiewa Małgorzata Wawrzeniuk. Gosia jest uczennicą 8 klasy szkoły podstawowej w Mrągowie i siatkarką. Jej klub z najlepszym wynikiem awansował do finału wojewódzkich rozgrywek. Jakieś niepełne te informacje. Jak myślisz, Gosia ma chłopaka? A, zapytamy po koncercie. To zapraszamy. Był kiedyś inny świat, który znałeś ty, który znałam ja. Odmierzałam czas w rytm twoich kroków. Razem biegliśmy za ogniem, który bezlitośnie zmienić miał. Miasto w popiół, był kiedyś inny świat, miłość bez tchu. Chcę ufać znów, że rozumiesz bez wielkich słów, że twoje usta dotkną jeszcze raz moich ust. Zamykam oczy, czuję jak w twoich dłoniach tonie moja twarz. Przysięgasz miłość aż po śmierć. Słyszę wspólne bicie naszych serc. I chociaż walczysz z całych sił o coś więcej niż parę chwil, po cichu ciągle wierzę, że nadejdzie taki dzień, gdy wrócisz, by stąd zabrać mnie i
powiesz mi. Wciąż kocham cię. Wciąż kocham cię. Zamykam oczy, czuję jak w twoich dłoniach tonie moja twarz. Przysięgasz miłość aż po śmierć. Słyszę wspólne bicie naszych serc. I chociaż walczysz z całych sił o coś więcej niż parę chwil, po cichu ciągle wierzę, że nadejdzie taki dzień, gdy wrócisz, by stąd zabrać mnie i powiesz mi. Wciąż kocham. Powróci tamten letni czas. Odżyje blask sierpniowych bar. Będziemy razem dalej iść, by miasto nie przestało żyć. I chociaż walczysz z całych sił o coś więcej niż parę chwil, po cichu ciągle wierzę, że nadejdzie taki dzień, gdy wrócisz, by stąd zabrać mnie i powiesz mi. Wciąż kocham cię. Wciąż kocham cię. Czy można połączyć śpiewanie i w piłki granie? Co ty, wierszem gadasz? No wiesz, może właśnie coś ważnego tworzę? Wow, ale poeta się znalazł. Dobra, dosyć tego, bo czas na wykonawcę następnego. Bartek Kasprzycki przyjechał do nas z Biskupca. Uczy się śpiewu w sukcesie, a dzisiaj zaśpiewa hicior Monika Staszczyka, I Love You. A to I Love You, Spokojnie, Filip, może nie psujmy wieczoru, dajmy śpiewać artystom. Zapraszamy na scenę Bartka.
to coś pozytywnego. To nie jest łatwe, to nie jest modne, ale ja nie lubię latać nisko. Uwierz mi, chcę być blisko. Telepatycznie, telefonicznie, wiem o czym myślisz, wiem czego chcesz. Złączonych w organizacjach szprycerów olewam na kolejowych stacjach. I tych, co robią po uszy w biznesie, w skorpionach białych olewam kolesi. Tylko na tobie naprawdę mi zależy, tylko ciebie naprawdę potrzebuję. I kiedy znikasz, kiedy ciebie nie ma, w powietrzu czuję, czegoś mi brakuje. Oh yeah, chcę ci powiedzieć I love you, I love you, I love you, I love you. Oh yeah, nie jestem mądry, I love you, I love you, I love you. Oh yeah, nie jestem dobry, I love you, I love you, I love you, I love you. Oh yeah, chcę ci powiedzieć, I love you, I love you, I love you. Obgryzłem wszystkie kości, bo ja chciałbym żyć w mieście miłości. W moim śmietniku pogryzłem kilku gości, bo ja chciałbym żyć w mieście miłości. I love you, 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 I love you. I love you, I love you, I love you, I love you, I love, I love, I love, I. Oh yeah, chcę ci powiedzieć I love you, I love you, I love you, I love you. Oh yeah, nie jestem mądry, I love you, I love you, I love you. Oh yeah, nie jestem dobry, I love you, I love you, I love you, I love you. Oh yeah, chcę ci powiedzieć I love you, I love you, I love you. I love you, 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 I love you. O filmie krótkometrażowym i piosenkach śpiewanym w nim po polsku Margaret powiedziała tak: muszę się przyznać, że za każdym razem, kiedy oglądam ten film i śpiewam i słucham tych piosenek, czuję się bardzo skrępowana. Wypowiadam słowa proste, ale bardzo mocno nacechowane ogromnymi emocjami. To mnie bardzo onieśmiela. Co onieśmiela i dlaczego? O tym zaśpiewa utalentowana Iza. Iza Matwiejczyk w piosence Byle jak. Tak mało jest pomiędzy nami spraw. Znudzona ja, mówi umyj sprzątnij, zgaś. Kolejny rok udało się przespać nas bez wielkich łez i bez wielkich strat, bo przecież nie jest aż tak. Wczoraj świat był nasz, a teraz byle być, byle trwać. Byle jak odliczam końca dnia do nocy, by doczekać gwiazd. A nie aż tak byle jak. Tak mało wiem, bo mało wiedzieć chcę, co robisz, gdzie, jak ci wczoraj minął dzień. W pułapce ciała pożar się, Boże, stań. Kolejny raz uciekam, biegnę, gnam.
świat był nasz, a teraz byle być, byle trwać, byle jak odliczam końca dnia, do nocy by doczekać gwiazd. A nie aż tak byle jak. I czasem się sparzy, od święta odważę się chcieć, chcieć czegoś naprawdę, na niby już nie. Pożyczyć. Jaką stówę? Ja stówę to chyba z pół roku nie widziałem. Kurczę, dobra, to się zmywamy, niestety i tak nic nie wylicytujemy. Spokojnie, chłopaki, nie wychodźcie jeszcze tutaj. Naprawdę znajdzie się coś fajnego dla każdego. No tak, ta lista jest ułożona, że tu każdy coś fajnego znajdzie. Może coś tańszego, może coś droższego, ale każdy ma okazję. W ogóle jestem pod wrażeniem waszej hojności i hojności sponsorów, którzy no, dorzucili nam mi tutaj do tej listy naprawdę dużo. Już głos tracę, a to dopiero drugie wejście. Także szybciutko działamy. Słuchajcie, mam niesamowitą gratkę. Robert Lewandowski, niejaki król strzelców, żeby nie było wątpliwości, podpisał nam się na piłce, do piłki nożnej. Niesamowita gratka, słuchajcie, coś niesamowitego. Własnoręczność podpisu poświadcza pani Ewa Gutowska, która przekazała nam tą piłkę. Także, no, niesamowita rzecz. Zastanówcie się chwilę i powiem tak, 7 dyszek, cena wywoławcza. No to naprawdę śmieszne pieniądze. Są chętni, jest 70, 80, 90, 100, 110, 120, 200, 200, 210, 220, 300, ok, 310, 300, 300, 300, nie? 300 po raz drugi, 300 po raz trzeci. Szybka licytacja, dziękuję, że chcecie tutaj mnie szybko się pozbyć. O to chodzi właśnie. Zabytkowe motocykle ze stowarzyszeniem Motocykle Mrągowo można się przejechać na takim zabytkowym motocyklu. Ryk silnika, silne wrażenia. Za jedyne 25 zł. Myślę, że tutaj ten voucher ma dość długą ważność. Pogoda może nie do końca sprzyja, ale będzie można latem, wiosną zrealizować taki voucher. 25 zł. Ktoś chciałby skorzystać? 25? Nie widzę. Widzę, przepraszam, jest 25, 30, 25 po raz drugi, 25, 20, 30, ok, 35, 30, 40, 50, 50 po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Przejedzie się pani na motocyklu. A ktoś chciałby się może sfotografować, Dominika Paula Brodzik zaprasza na sesję fotograficzną. Jest to świetny pomysł na prezent dla bliskich, którzy nie sprawili sobie takiego prezentu. Na sesję w plenerze, czy też w domowym zaciszu zaprasza ta pani i cena wywoławcza 50 zł. Jest 50, 60, 70, 80, 90, 100, 90 po raz drugi, 100. 100 po raz pierwszy, po raz drugi, 100 po raz trzeci dla pani w blond włosach. A teraz słuchajcie, coś takiego wam powiem, bo naprawdę mam fajną rzecz. 3-daniowa kolacja, super sprawa, ale słuchajcie, wyrzuty sumienia gwarantowane.
My się tu obżeramy, a świat głoduje, no nie? Ale słuchajcie, kupując od tej licytacji, gwarantowane jest to, że nie będziecie mieli wyrzutu sumienia. To jest dobre. Jedźcie sobie i macie śmiałość, że jecie, bo pomagacie, słuchajcie. Także zapraszam na hotel Anek, przepraszam, zapraszam na 3-daniową kolację dla 2 osób. Doskonała kuchnia mazurska. Sprawdzałem, jadłem, polecam, bardzo fajnie. Także można jeść bez wyrzutu sumienia. Za 50 zł, ktoś chętny? Jest. 80 stówa? Stówa? Jest stówa, okej. Okay. 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, jest 200, okej. Okay. 210, jest 210. Kolacja z trzech dań, słuchajcie, 210 po raz drugi, 210 po raz trzeci. Pani Paulina Jabłonowska wykonała Skrzydła Anioła. To jest artystyczne dzieło kolejne, które mamy do zlicytowania. Oryginalnie ręcznie wykonany przedmiot będzie piękną ozdobą naszego domu za jedyne 40 zł, czy to nie pomyłka? 40 zł, słuchajcie, taka okazja, 40 zł. Jest chętny? 40, 50, 40 po raz drugi, 40, 50, 50 po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Sprzedano panu za 50 zł. Coś dla pań, myślę, bo studio fryzur Kameleon, wartość 250 zł. Ja w życiu nie wydałem więcej niż 50 zł na włosy, więc nie wydaje mi się, żeby to było możliwe do zrealizowania dla mężczyzny. Ale panie mogą popróbować. Za 100 możemy kupić takie strzyżenie włosów, koloryzacja, pielęgnacja, co tylko dusza zapragnie. 100 zł. Ktoś chętny? Jest 100 zł. 110. Jest 110, 120, 110 po raz drugi, 120, 120 po raz drugi, 130, 130 po raz drugi, 140, 150, 160, 170, 170 po raz drugi, 170 po raz trzeci. Jacku, kupiłeś strzyżenie włosów, martw się teraz, co z tym zrobisz? Obraz pod tytułem Cytrusy. Mamy piękne dzieło lokalnej amatorskiej malarki pani Bożeny Lasoty. Również na wystawie można podziwiać obrazy naszych lokalnych artystów, która ta wystawa zacznie się 28 w Bibliotece Pedagogicznej. A ktoś może mieć na własność ten obraz w domu za jedyne 25 zł. 25 zł po raz pierwszy kto da? Jest 25, 30 może, znajdzie się chętny, 30, 40, 50, 50 po raz drugi, 60, 70, 80, 90, 90 po raz drugi i 90 po raz trzeci dla pani w sukieneczce w kropeczki. Nadal jesteśmy w dziedzinie artystycznej, makrama. Od Miracles on Wood, czyli cuda z drewna. Piękna, ręcznie wykonana makrama. Niezwykle oryginalna ozdoba dla każdego wnętrza. Wykonana została przez pracownię Miracles on Wood. Z Bielska Białej aż przyjechała do nas. 50 zł cena wywoławcza. 50. 60, jest chętny, 50 po raz drugi, 50, 60, 70, 70 po raz drugi, 70 po raz trzeci. Sprzedano panu w okularach. Ciekawa też okazja na zwiedzanie papugarni w Olsztynie. Karta podarunkowa uprawnia do odwiedzin w 4 osoby. Jest to wyjątkowe miejsce, gdzie można obserwować, głaskać, karmić egzotyczne ptaki. Prawdziwa gratka dla całych rodzin za jedyne 35 zł, słuchajcie. 35 zł, widzę, 40, 50, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120,
130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 190 po raz drugi, 190 po raz trzeci. Sprzedano. Coś dla fascynatów jazdy gokartami polecam. Ostatnio jeździliśmy. Voucher na przejazd gokartami dla dwóch osób, 8-minutowy przejazd. Wkłady Mrągowo, nasza lokalna firma. Przejazd po torze kartingowym, sprawdzian umiejętności kierowania i spora dawka emocji. Wciśnijcie pedał gazu i poczujcie się jak kierowcy Formuły 1. Za jedyne 30 zł można popróbować swoich sił. Jest 30, 40, 50, 60, 60, 70, 80, 80, czy widzę jakąś rękę? 90, 100, 100 po raz drugi i 100 po raz trzeci. Autorska grafika Jak stąd do Księżyca i z powrotem. To dzieło prezentuje Gabrysia. Notabene dzisiaj wygrała zawody, słuchajcie, na poziomie wojewódzkim w siatkówkę. Chwalę się tą jasurka. Słuchajcie, wykonano to dzieło przez Natalię Kochanowską. Jest to wyjątkowa grafika o niepowtarzalnym charakterze. Za jedyne 30 zł może zdobić czyjąś ścianę, gabinet, tudzież biuro. 30 zł, czy widzę chętnych, jest 30, 40, 50, 60, 70, tak? 70 po raz drugi, 80, 80 po raz drugi i 90. A państwo nie są jakoś powiązani? Nie? Okej. Okay. 90 po raz drugi, stuwa. 100 po raz drugi i 100 po raz trzeci, autorska grafika. Mamy tu koneserów dzieł sztuki. Gabinet z pasją masażu i odnowy Sylwia Lewczuk zaprasza na konsultację i terapię leczniczą do 1 godziny. Właśnie, można poczuć, ile się ma mięśni ma i jakie po takiej wizycie. Jest to wizyta dla zdrowia i odprężenia. 50 zł za poczucie swoich gnatów. 60, 100, przepraszam, uraziłem. 100 po raz drugi, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180. No nie bądźmy nudni, no 200, 200, 210, 200, dobra, 220. 220, okej, może być. 220 po raz drugi i 220 po raz trzeci. Dziękuję. Nie słyszę. Dziadek miał siniaki, no ale niektórzy tak lubią, wiesz. No dobra. Spacer z alpakami, znowu coś dla rodzin. 4 osoby... 90 minut przebywania z tymi atrakcyjnymi, fajnymi, sympatycznymi zwierzakami. Zooterapia. To się znajduje, to cudo, w Kożuchach Wielkich koło Giżycka. Można przytulić, głaskać te alpaki, także fajna okazja poczuć coś takiego własnymi rękami. Za jedyne 100 zł dla 4 osób, 100, 110. Poprzytulamy się, 120 z alpakami, 130, 140, 150, 160, 160 po raz drugi, 170, 180. Prosiłbym, żeby dorośli podnosili ręce, 190, 190 po raz drugi, 200, ok, 200 po raz drugi, 200 po raz trzeci. Będziemy głaskać alpaki. Myślę, że to, co lubimy wszyscy, słodki poczęstunek dla dwojga, bistro przechowalnia marzeń w Mikołajkach. Moi przyjaciele prowadzą to miejsce, bardzo polecam, fajna rzecz. Można tam sobie pójść za jedyne 30 zł, czas tam płynie wolniej. Kawa jest wyjątkowo aromatyczna, a domowe ciasta smakują jak u mamy.
30 zł, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100 jest, widzę, 110, 110 po raz drugi, nie widzę, 110 po raz trzeci. Sprzedano za 110. Teraz zabieg kosmetyczny, specjalistycznej pielęgnacji stóp. Sobierajska Studio proponuje taką usługę. Cena wywoławcza 70 zł. Piękne, zadbane stopy to idealna propozycja, zwłaszcza, że zbliża się wiosna. Klapeczki, sandałki. 70 zł widzę, dziękuję. Może 80? Jest 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, no ożywienie 150, super, lubimy łaskotanie w stopy, 150, 160, 160 po raz drugi i 160 po raz trzeci, gratuluję. Wiecie, naprawdę podoba mi się to, że te ceny, które tam są, to nie są dla was ograniczeniem, to jest fajne, bo pomagamy, zbieramy i to fajnie tutaj gra. A teraz voucher na pielęgnację auta SNB Mazury. No to są fachowcy od kosmetyki samochodowej, polecam. Twoje auto będzie wyglądać wprost idealnie. 75 zł, taka 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130. Pani jest wypłacalna? 130 po raz drugi. 130 po raz trzeci, sprzedano. A teraz coś fajnego, nawet nie wiedziałem, że takie miejsce mamy w Mrągowie. Refan Mrągowo, Kamil i Natalia Banach. Voucher na perfumy nalewane. 30 ml perfum, odpowiednio dobrany zapach. No, zmienia na pewno samopoczucie. Mogą nas odmłodzić, zapewnia nas tutaj ktoś, kto przygotował dla mnie tą zachętę. Prawie wierzę, ale szeroki wybór zapachów mnie zachęca, nie wiem jak was. Zaledwie 25 zł za taką buteleczkę, można wylicytować 30, widzę już nawet 35, 40, 50, 60, 60 po raz drugi, 60 po raz trzeci. Za późno niestety. Fajne miejsce mamy w Mrągowie, nie wiem czy wiedzieliście, wieża Mrągowo się uruchomiła, można podziwiać widoki, można tam w urokliwej kawiarence spędzić czas, wejść pooglądać, prawdopodobnie lornetka jest gratis, tak słyszałem z opowieści, można zajrzeć, po prostu rozejrzeć się, a teraz jest fajna pora, bo liści nie ma na drzewach, widać świetnie Mrągowo, cena wywoławcza 35 zł. 35 zł za pobyt na wieży, 35, widzę, 40, 50, może drugą rękę, bo tam na tle szarym nie widzę. Okej, 50, 60, 60 po raz drugi, 70, 70 po raz drugi, 80, 80 po raz drugi i 80 po raz trzeci. Sprzedano. I na tą chwilę będzie ostatnia rzecz. Voucher na 4 zajęcia z sensoplastyki, które odbywają się w bawialni 100 kropek. No niezapomniane, wielozmysłowe doznania dla waszej pociechy, możliwość wspólnej zabawy i powrotu do czasów dzieciństwa. Cena wywoławcza 50 zł, 4 takie zajęcia. Gabrysiu, byłaś na takich zajęciach? Nie? Wydawało mi się, że byłaś. Ale no, w każdym bądź razie można popróbować, pobawić się za 50 zł. Czy ktoś jest chętny? 50? Jest 50. 60? Nieśmiało. 50 po raz drugi, 50 po raz trzeci. I to by było na tyle. Zachęcam do słuchania artystów. Dziękuję bardzo. Jak schodziliśmy ze sceny, widziałem na niektórych twarzach przerażenie, ale spokojnie, wracamy, koncert się jeszcze nie kończy. Jakie przerażenie, co tam gadasz? No to tak, dzień dobry, wróciliśmy. Koncert wraca.
W trakcie kolejnej piosenki nawet nie próbujcie wstawać, bo to wykonanie i tak zwali was z nóg. Jejku, ale mam szczęście, za tą piosenkarką chodziłem do klasy, autograf już mam. Przed wami wokalistka i była piłkarka ręczna, obiekt westchnień wielu chłopaków, niezwykle sympatyczna, uczennica pierwszej klasy liceum, Natalia Jurkiewicz w utworze Adele, When We Were Young. Daj. Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. And everybody here is watching you, 'cause you feel like home. You're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. My God, this reminds me of when you were young. Let me photograph you with this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were set off getting old. It made us restless. It was just like a movie, it was just like a song. I was so scared to face my fears, 'cause nobody told me that you'd be here. And I swear you moved overseas, that's what you said when you left me. You still look like a movie, you still sound like a song. My God, this reminds me of when you were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were set off getting old. It made us restless. It was just like a movie, it was just like a song. When we were young, when we were young, when we were young. Whoa. It's hard to admit that everything just takes me back to when you were there, to when you were there. And a part of me keeps holding on, just in case it hasn't gone. I guess I still care. Do you still care? It was just like a movie, it was just like a song. My God, this reminds me of when you were young. When we were young, when we were young, when we were young, when we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were scared of getting old. It made us restless.
was just like a movie. It was just like a song when we were young. O sercu można powiedzieć, że jest mięśniem, organem wewnętrznym, ale to też symbol krwi, silnych uczuć, romantycznej poezji i miłości. A jedna z piosenek mówi, że serce to muzyk i to improwizujący. Piosenkę Ewy Bem, Moje serce to jest muzyk, zaśpiewa 16-letnia Kasia Końpa, która rozwija swoje wokalne umiejętności w studiu wokalnym Sukces. Zapraszamy. Czego chcę i radzi mi nie raz. Plan jakiś zrób, uszyj suknię na ślub, jakiś pomysł na życie mieć czas. Wypiłam kaw i strzeliłam gaw z niejednym panem sto. Inny przy pan, co do mnie miał plan, tym ja szybciej zmykałam mu, bo moje serce to jest muzyk, który spiął z orkiestry, bo nie z każdym lubi grać. Żaden mu maestro nie potrafi rady dać. Moje serce to jest muzyk improwizujący, co ma własny styl i rytm. Ale gdy gorąco kocha, wtedy gra jak nikt. W krąg ludzi moc duma co noc nad samotnością swą. Gęściej do gwiazd, pośrodku swych miast ludzkie serca samotne się skrzą. A mnie wciąż gna każdego dnia na skrót przez drogi dwie. Za szansą mą, za kimś miłym, kto wreszcie pojmie, zrozumie to, że moje serce to jest muzyk, który zmiał z orkiestry, bo nie z każdym lubi grać. Żaden mu maestro nie potrafi rady dać. Moje serce to jest muzyk improwizujący, co ma własny styl i rytm. Ale gdy gorąco kocha, wtedy gra jak nikt. Żaden mu maestro nie potrafi rady dać. Moje serce to jest muzyk improwizujący, co ma własny styl i rytm. Ale gdy gorąco kocha, wtedy gra jak nikt. Żaden mu maestro nie potrafi rady dać. Moje serce to jest muzyk improwizujący, co ma własny styl i rytm. Ale gdy gorąco kocha, wtedy gra jak nikt. Tą wokalistkę ci z Państwa, którzy byli na ubiegłorocznej edycji, na pewno pamiętają. Jola przepięknie zaśpiewała wtedy utwór All I Want grupy Codaline. Dzisiaj tegoroczną maturzystkę usłyszymy w piosence Killing Me Softly z repertuaru Fugees. Panie, panowie, Jolanta Kwiatkowska. Thank you.
Największym marzeniem jest śpiewanie i komponowanie własnych piosenek. Przygotowywała się do tego od dziecka, śpiewając już od 7 roku życia w studiu wokalnym Sukces. Aby doskonalić swój talent, uczyła się na skrzypcach w Wrągowskiej Szkole Muzycznej. Przed Wami Laura Końpa w utworze z repertuaru Amy Winehouse, Valerie. Sometimes I go out by myself and I look across the water, and I
I think of all the things what you're doing, and in my head I paint a picture. Cause since I've come home, when my body's been a mess, and I've missed your ginger hair and the way you like to dress, I want you coming over, stop making a fool out of me. Why don't you come over, Valerie? Valerie, Valerie, Valerie. Did you have to go to jail? Put your house up on for sale? Did you get a good lawyer? I hope you didn't catch a tan. I hope you find the right man who'll fix it for you. Are you shopping anyway? Change the color of your hair. Are you busy? And did you have to pay that fine that you were dogging all this time? Are you still dizzy? Since I've come home, well, my body's been a mess, and I've missed your ginger hair and the way you like to dress. I want you coming over, stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie. Coming home when my body's been a mess, and I've missed your ginger hair and the way you like to dress. I want you coming over, stop making a fool out of me. Why don't you come on over, teraz czas już na ostatnią dzisiejszego wieczoru licytację. Słuchajcie, kochani, ja nie wiem, czy tak jak ja, tak i wy odczuwacie naprawdę te fluktuacje w duszy. Takich mamy talenciarzy tutaj, słuchajcie, na naszym regionie, że ja nie wiedziałem, naprawdę, nie wiedziałem. Czy ktoś z was ma wątpliwość, że wszystkie fotele by się odwróciły na Voice of Poland, albo tam zaświeciły te 4 razy tak i takie tam różne? Ja nie mam wątpliwości, nie? Okej. Okay. Fajnie, że właśnie doceniacie to. Bardzo się cieszę. A słuchajcie, a teraz wracamy do sztuki. Piękny, intrygujący obraz autorstwa malarza amatora. Największy, największy gabarytowo ten obraz. Smutny klaun. Poruszające dzieło, naprawdę. Ciekawe. Mam napisane tak, że niezwykła historia się wiąże z tym obrazem, bo został namalowany z odtworzenia na prośbę przyjaciela
malarza i przez wiele lat zdobił jego dom, a dzisiaj może zagościć w którymś z Państwa mieszkań. Ten obraz nisko licytujemy od 50 zł, żeby Was zachęcić do licytacji. Zapraszamy. 50 zł, ktoś jest chętny. Jak nie, to sam kupię. 50 jest, 60, dziękuję. 70, 70, 80, 80, 90, 100, 110, 100 po raz, 110, 120, 120 po raz drugi, 130, 130 po raz drugi, 130 po raz trzeci. Dla pana w trzecim rzędzie od końca. Ten klaun jest pana. A teraz coś ciekawego dla siatkarzy. Mamy tu wielu, jak słyszeliśmy, którzy grają w siatkę. Piłka z autografami siatkarzy AZS Indykpol Olsztyn. Ten klub to pięciokrotny mistrz Polski, siedmiokrotny zdobywca Pucharu Polski. Jeden z najbardziej utytowanych klubów w historii polskiej siatkówki. Podpisali się zawodnicy. Piłka niczego sobie mi kasa. Także no, można pograć, można postawić na półce. Fajny gadżet. Za jedyne, słuchajcie, 50 zł możemy wylicytować tą piłkę. Jest 50, jest 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 170, 180, 190, 200, 210, dziękuję, że dajecie mi na oddech czas, 220, 230, 240, 250, 260, 260, 270, 270, 280, 280, 290, 300, 300 po raz pierwszy, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 500, 500, 500 po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci, sprzedaną za 500. Mamy tutaj taki obraz emocje autorstwa Katarzyny Łojewskiej z pracowni Lojesia Maluje. Idealne do pokoju dziecięcego. Może posłużyć jako prezent lub element wystroju waszych czterech kątów. No tu mamy złość, radość, wstyd, znudzenie, strach, smutek, duma, zdziwienie, rozczarowanie. Dla tych, którzy nie widzą, wszystkie zobrazowane za jedyne 35 zł. 35, 40, 40, 40, 50, ktoś da 50? 40, 50, 50 po raz pierwszy, 50, 60, 60, 70, 70 po raz drugi, 80, 80 po 90, 90, 90 po raz drugi i 90 po raz trzeci. Sprzedano dla pani. Mamy książkę pod tytułem Szeol autorstwa Magdaleny Markiewicz. Autorka prowadzi ogrody, motylarnie w Marcinkowie i chce sprzedać tą książkę za 35 zł ceny wywoławczej. Nie, przepraszam. Książka Szeol. Aha, okej. Okay. Zaczynamy od 20 zł. Ta książeczka jest 20, 20, 30, 40, 40 po raz drugi, 40 po raz trzeci. Sprzedano za 40 zł. Anioł ręcznie wykonany w drewnie przez Paulinę Jabłonowską. Idealny prezent, aby urozmaicić wnętrze każdego domu. Ten aniołeczek za jedyne 30 zł może zdobić wasze wnętrze. 30 zł, kto da? Jest 30, jest 40,
jest 50, 60, 70, 70 po raz drugi, 80, 90, 90 po raz drugi i 100, 100, jest stuwa za aniołeczka, stuwa po raz drugi i 100 w banknocie z kim? Z jakim królem? Nie wiadomo, chyba że jeszcze ktoś, stuwa po raz trzeci sprzedano. Dziękuję. Makijaż za 50 zł ceny wywoławczej u pani Anety Turowskiej w make-up. Profesjonalna wizażystka, makijaż podkreśla piękno, sprawi, że poczujesz się piękna. Taką zachętę nam przygotował tutaj autor mojego scenariusza licytacji. Jak 50? Super, biorę. 60, 70? 70, 80 Ela, 90 Mariusz, stuwa, stuwa Ela, stuwa po raz drugi, stuwa po raz trzeci. Sprzedano. Lubimy restauracje, lubimy jadać w tych restauracjach. Możemy poznać nową restaurację, restaurację Kotwica w Mrągowie. Voucher do tej restauracji o wartości 100 zł można wylicytować za 50 zł. Świeżo przygotowane potrawy w przytulnej atmosferze. Ktoś się pisze na obiadek 50, 60, jest 60, 70, 80, 80 po raz drugi, 90, 100, 110, 120. 120 po raz drugi, 130, 130 po raz drugi, 130 po raz trzeci. Dziękuję bardzo. Wypożyczalnia strojów abrakadabra dla dzieci, myślę, ale chyba nie tylko. Można wypożyczyć stroje karnawałowe, kostiumy i przebrania. Wartość vouchera to 25 zł. Słuchajcie, tu jest mała pomyłka, wdarła się. A nie. 25, tak, przepraszam, tutaj jest pomyłka. Wartość tego vouchera to 25 zł. Będziemy cytować od 15. 15, ktoś da? Jest 15. Czy 20 zobaczę? Ktoś chciałby się przebrać? Zmienić image? No 15. 15 po raz drugi i 15 po raz trzeci. Sprzedano. Mamy sesję fotograficzną. W dzisiejszych czasach ciężko o fotografa dobrego dostać się do takiego fotografa, to graniczy z cudem. Można tutaj u nas nabyć taki voucher za 50 zł. Można się sfotografować z rodziną, z narzeczoną. Kobiece sesje również proponuje pani Anna Piersa. 50 zł za sesję można wylicytować. 50, 60, 60, 70, 80, 80, 90, 90 po raz drugi, 90 po raz trzeci. Można się pofotografować jak najbardziej. Obraz miłość. Obraz miłość ręcznie wypalany w drewnie. Podarowała nam artystka z Niemiec, Alicja Mazur. Wycenia dzieło na 600 zł. Poważna sprawa. Tutaj cena wywoławcza to 300 zł. Za to dzieło. Ręcznie wypalany obraz. Czy jest zainteresowany za 300 zł, chce kupić to dzieło? Jeśli nie, będzie szansa się rozmyślić i w internecie zalicytować. Jeszcze będziemy prowadzić też aukcje internetowe, także jeśli jest chętny na 300 zł, to czekam raz, dwa i trzy. Dziękuję, będziemy licytować w internecie ten gadżet. Gadżet, o, przepraszam, dzieło, dzieło, to było moje faux pas. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? Małgosia Cafe. Zaprasza, karta podarunkowa 100 zł, tym razem do jednorazowego wykorzystania na jakąś większą imprezkę ze znajomymi, z rodziną.
Karta podarunkowa 100 zł, cena wyławcza 50 zł. 50 jest, 60 jest, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 120 po raz drugi, 130, 130 po raz drugi, czy widzę jakiś ruch, 130 po raz trzeci. Mamy misę ceramiczną teraz do wylicytowania. Jest to misa z pracowni Boho. Czy dobrze mówię, czy nie? No mamy... Aha, nie, Zuziu. Przeskoczmy o jeden na razie, chwilowo. Misa Boho. Ta misa jest w wartości 150 zł. Naprawdę ciekawe. Zastanawiałem się, z czego to jest zrobione. Powiem wam, nie doszedłem. To jest naprawdę ciekawe, ciekawa rzecz. Orzechy są gratis. To ta misa może być dla was za 70 zł z zawartością. Ktoś jest chętny? 70, widzę. 70, 80. Ktoś da? 70 po raz drugi i 70 po raz trzeci. Dziękujemy. Wróćmy do 52. licytacji. Tutaj mamy voucher prezentowy do sklepu Niezłe Ziółko. Mają zioła na każdą okazję. Także jeżeli interesujecie się zdrowym odżywianiem, to w tym temacie jest zioło do nabycia za jedyne 25 zł. Słuchajcie, można takie zioła nabyć. Polecam, zachęcam. 25 zł. Dziękuję. 25, 30. 30, jest 30, 40, 40, 50. Ktoś da 50, czy za 40 puścimy? 40, 50. 50, tak, no wiadomo, kryjemy się troszeczkę. 60. Ok, ale nie ma się co kryć, to wszystko legalne. 60 po raz drugi i 70. 70 po raz drugi, 80. 80 po raz drugi i 80 po raz trzeci. Sprzedano. Voucher na manicure hybrydowy u pani Natalii Banach w firmie Refran Mrągowo. Dbanie o dłonie, wizytówka każdej kobiety za jedyne 25 zł. Która z Państwa zadbać? 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 i 55 po raz drugi, 55 po raz trzeci. Przykro mi, zafunduję osobiście, sorry, przegapiłem. 55 poszło, ok. Co my tu jeszcze mamy? O, ciekawa rzecz, słuchajcie. Autorska grafika Monstera Dziurawa. W ogóle wiecie, że nie wiedziałem, co to jest, ale się dowiedziałem. To nie jest żadne zioło, to jest bardzo popularna roślina, którą sobie upodobali no, blogerzy, dekoratorzy wnętrz i różni inni graficy. Taka grafika może być dla was tutaj do wylicytowania za 40 zł. Czy ktoś reflektuje na dziurawą monsterę? Jest chętny, dobra, okej, okay, ratujesz mnie, dzięki serdecznie. 40, po raz pierwszy. Czy ktoś da więcej? Jest 50, super, widzę, że się podoba. 50 po raz drugi. 50 po raz... 60, 60 po raz pierwszy, 70, 70 po raz drugi i 70 po raz trzeci. Sprzedano. No już niewiele okazji zostało, słuchajcie, kto jeszcze tam trzyma jakieś grosze w portfelu, to jest ostatnie okazje są. Tutaj mamy tym razem zabiegi rehabilitacyjne i masażu. Magister fizjoterapii, certyfikowany terapeuta manualny, Daniel
Rosberg zaprasza do swojego gabinetu. Wartość tego, tego zabiegu 200 zł, za 100 możemy go tutaj zbyć, 100, 110, 120, 130, 130, 140, 150, 160, 160 po raz drugi, 170, 180, 180 po raz drugi i 180 po raz trzeci. Sprzedano. Coś ciepłego, przytulnego zafundował Interwidex Mrągowo, nasz lokalny producent kołder i poduszek. Proponuje ciepłą kołderkę na zimne wieczory oraz poduszeczkę mięciutką za 75 zł jedyne. Słuchajcie, ten komplecik jest 75, jest 80 może, ktoś chętny? 80, 90, jest 90, 100, można się wyspać wygodnie, 110, 110, ok. 120, 120 po raz drugi, ostatnia okazja, przytulić ucho do poduchy, 130, 130 po raz drugi, 140, 140 po raz drugi i 140, 150, 150, 160, 160 po raz drugi, 160 po raz trzeci, sprzedano dla pana z tyłu. To może kubki z mazurskim klimatem, z autorskimi grafikami. Lojesia maluje, Katarzyna Łojewska zafundowała nam takie oto kubeczki metalowe, z tego co widzę. Tak, tak, metalowe kubeczki. Te kubki można wylicytować za 40 zł. Rybki mazurskie, wszelkiego rodzaju. Rybak, chłop z Mazur. 40 zł, o widzę chętnych, dużo, 50, tam z tyłu 60, 70, 80, 80, 90, 100, 100 po raz pierwszy, po raz drugi, 110, 110 po raz drugi, 120, 120 po raz drugi, 120 po raz trzeci, sprzedano kubeczki. No to może dowolne pizze, trzy duże proponuje gorący piec Mrągowo, włoska kuchnia, jeśli ktoś lubi, warto, polecam. Cena wywoławcza 50 zł za trzy duże pizze, myślę młodzież, zachęcam, duża grupa jest w stanie tutaj zaszaleć za te 50 zł. Kto spróbuje 50 zł? Jest 50 zł, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 110 po raz drugi, 120, 120 po raz drugi, 120 po raz trzeci. Dla pani trzy duże pizze, będzie impreza. No to już ostatnia voucher na sesję fotograficzną, fotopercepcja. Czy coś słyszę? Ktoś coś? Nie? Okej, taki voucher może być dla was do nabycia za 30 zł. Są dostępni wielu fotografów znanych, lokalnych i proponują 2 godziny sesji, 15 zdjęć na płycie. Jest tu nasz Filip, nawet się pojawia. A, no, no. Wie chłopak, jak robić zdjęcia, ja wiem o tym. Słuchajcie, za 30 zł cena wywoławcza, jest 30. 40 ktoś da? 40, 50, 50 po raz drugi, 60, 70, 80, 80, 90, 100, 110, 110 po raz drugi, 120, 120 po raz drugi i 120 po raz trzeci. No to już ostatnia atrakcja, lubiana restauracja we Młynie zaprasza, urokliwe otoczenie, niebanalne jedzenie, relaks i miła obsługa. Także zapraszamy do Młyna, czego chcieć więcej, za jedyne 50 zł wyjęte z kieszeni, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 170, 180,
180, po raz drugi, 180, 190, 100, 200, 200, 200 po raz drugi i 200 po raz trzeci. To wszystko, bardzo dziękuję, a słuchajcie, teraz mamy koncert finałowy. Jeszcze muszę sprostować, bo w poprzednim wejściu dostałem złą informację, niestety, że kartą nie można płacić, ale oczywiście można wypłacić i donieść jutro, nie ma problemu. No, zgadzam się. Utwór finałowy to piękny akcent kończący koncert. Dzisiaj, jak wiadomo, nie może być inaczej. Za chwilę zobaczymy na scenie wszystkich wykonawców we wspólnie wykonanej piosence. Zapraszamy wszystkich. Zapraszamy. Słuchajcie, jeszcze trwają przygotowania, chciałbym tylko powiedzieć dla porządku, że te vouchery możemy odebrać z tyłu, przy kawiarence, będzie pokój, tam będzie komisja. Zapraszamy po odbiór wszystkich, którzy licytowali. Dziękuję bardzo. Taka jest miłość.
Jeszcze raz, zapraszamy.
świat nie dostrzega bliźnich wad. Wszystkich pragnie wziąć w ramiona, głodna nawet spełniona. Miłość, miłość taka jest. Krzywd pamiętać nie chcę, bo zwykła dobrem władzi zło. W głowie plany ma szalone, oczy wielkie rozmarzone. Miłość, miłość taka jest. Na zamiary miłość, miłość taka jest. Na szeroki gest ją stać, woli dawać niż jej brać. Za jej sprawą żadna chwila nie jest letnia, jest jak chleb, jest jak chleb, jest jak sól. I choć czasem sprawia ból, sprawia ból, to cierpienie z jej powodu uszlachetnia. Miłość, miłość taka jest, taka jest miłość, taka jest miłość, taka jest miłość, taka jest. Kiedy stanie i u twoich drzwi, by pokornie pukać do nich, otwórz jej, otwórz jej. Taka jest miłość, nieradolnej pól.
No brawo, brawo. Podczas dzisiejszego wieczoru wystąpili. Prosimy zostać na scenie. Gdzie uciekacie? Prosimy, wracamy. To może jeszcze raz. Podczas dzisiejszego koncertu wystąpili. Gabrysia Majewska. Prosimy o krok do przodu. Proszę zostać jeszcze chwilę. Jeszcze nagroda, statuetka. Statuetka idzie. Małgorzata Wawrzeniuk. Też prosimy o krok do przodu. Gosia. Gratulacje. Natalia Jurkiewicz. Jola Kwiatkowska. Oraz soliści studia wokalnego Sukces. Maja Roguszka. Natalia Hejhel. Filip Orłowski. Kasia Końpa. Julia Klim. Bartek Kasprzycki. Iza Matwiejczyk. Ale do tego ten koncert muzyczny... Laura Końpa. Zapraszam jeszcze. Dobrze. Dobrze. Dobrze jest. Ale do tego ten koncert muzycznie opracował kierownik artystyczny Mariusz Garnowski. Zapraszamy. Zapraszamy tutaj. Mózgiem koncertu tego, jak i ubiegłorocznego, był człowiek z nieba, obdarzony ponadprzeciętnymi talentami współpracy, organizacji z pokładami niezwykłej energii, a jednocześnie wielkiej wrażliwości. Marlena Bieleninik. Zapraszamy! Nagrodźmy ich gromkimi brawami. Nagrodźmy ich gromkimi brawami. Dziękujemy także gospodarzowi dzisiejszego koncertu, pastorowi Kościoła Zielonoświątkowego, Andrzejowi Krzynówkowi. Za nagłośnienie odpowiedzialny był zawsze służący pomocą
Mariusz Otkiński. Dziękujemy także wszystkim darczyńcom. Mamy informację, że wszyscy, do których zwróciliśmy się z pomocą, z niewielkimi wyjątkami, byli gotowi poświęcić czas, pieniądze, wysłuchać i pięknie zareagować. Z miłością możemy naprawdę wiele. Dziękujemy też mediom, które objęły patronatem dzisiejszy koncert, czyli Mrągowo Miasto Ludzi Aktywnych, Melo Radio, My Mrągowo, Och Mówi Studio, Fotopercepcja, Kurier Mrągowski, Mrągowo 24 Info oraz Nowinki Północne. I zapraszamy osoby, które wylicytowały przedmioty na licytację o ich odbiór. Wolontariusze wskażą Państwu drogę, a przedmioty, które nie zostały wylicytowane, znajdą się na aukcji na Facebooku. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy do kawiarenki.